Jestem chyba jednym z naprawdę nielicznych gości, którzy jest zdania, że sprzęt VR jest zajebisty. Jakby... A czekajcie, czemu ja jestem w górę w tym speku? Why I am in this spec? Wiecie, tam w którymś momencie pojawiły się chyba takie... takie wiadomości, że... O, VR to koniec, koniec VR-u, już nie ma VR-u. Było fajne, ale już nie jest fajne. I... ja cały czas jestem jednak zdania, że VR to jest jednak przyszłość. I myślę, że tam trzeba parę rzeczy jeszcze zrobić do tego VR i naprawdę będzie super. Ja naprawdę bardzo lubię się bawić w VR. Jest to świetne doświadczenie i jakbym miał VR-kę, to bym naprawdę bardzo dużo pewnie siedział. Bardzo chciałem zresztą swojego czasu VR... Znaczy... Może by mi się udało, kurde, jakiś sprzęt, chociaż najgorzej, że nie załapałem się na tą promocję, która była jakiś czas temu. I to była promocja, która polegała chyba na tym, że... W ogóle ten HTC Vive było, można kupić mega tanio. I właśnie przegapiłem trochę tą okazję, bo teraz już jest znowu chyba drogą. I kurde... No właśnie, to mnie tak trochę boli. Trochę boli, ale pograłbym sobie w takiego na przykład... Skyrima VR. Boże, jak to wygląda na taką zabawę zajebistą. Znaczy taką turbobekę, no nie? Więc możliwe, że ten... jednego bica, jej! Wiesz, jednego bica. Znaczy... No nie wiem. Ja lubię VR. Jestem znany, że VR jest naprawdę mega spoko. Możliwe, że jakbym zrobił parę jakichś tam akcji sponsorowanych, to może by się zebrało sprzęt. Nie chcę robić czegoś takiego, że wiecie, zbieramy na sprzęt VR dla mnie, top donate, kurde, elo. Ale bym sam zapracować na to jakoś. W ogóle widziałem, że jest taki koleś na tym, na YouTubach, się nazywa Mr. Beast, coś takiego. Także ostatnio wpadłem na jego filmy. I powiem szczerze, taki spoko ziomek, wydaje się być trochę ciepły, tak z mojego pierwszego, mojej obserwacji, ale to nie ma znaczenia. I koleś to jest taki ziomek, który tam wpłaca naprawdę jakieś kosmiczne sumy streamerom i w ogóle jakiś tam kupuje bratu samochód za tam, wiecie, za 1 dolarówki tam przywozi na taczkach, kurde, samochody. Jezu, masz nie sraj, czytaj wiadomości, a nie kurwa. Dziękuję bardzo, panie Andrzeju. Ale co wiadomości nie czytałem? Biców przygotowane na nową topkę, która będzie za 6 dni. Jaką topkę? Co ty kurde tam topkę? Na święta też znowu dostajesz jakieś pieniądze, czy co? Bezdomny z kasą. I tak sobie pomyślałem, kurde, że on na przykład robi w ten sposób materiały, że on po prostu bierze jakieś akcje sponsorowane, nawet te jakieś takie najgorszego sortu, reklamuje je i na przykład mówi widzom, słuchajcie, no będę mógł robić więcej takich akcji, jeśli wy będziecie mnie wspierać. To jest naprawdę mega spoko, bo jakby... No... Ludzie to wspierają, w sumie to jest mega spoko, kupują jego jakieś tam koszulki i tak dalej, bo on dużą część tego przeznacza też z powrotem, nie? Znaczy wiadomo, wydaje mi się, że tak czy siak on bardzo dużo kasy z tego ma, ale fakt, że całkiem sporo też z tego daje, też jest bardzo miłe, no nie? Czyli wiecie, robi jakąś akcję sponsorowaną, za którą dostaje 30 tysięcy dolarów i wtedy robi na przykład, nie wiem, film, że 10 tysięcy dolarów daje jakimś streamerowi, czy tam po 1000 daje każdemu, spoko sprawa. Czy mnie gramisz na Defiasie? Gram na Defiasie. Tylko po prostu wykonałem taki mały trik, który polega mniej więcej na tym, że no nie miałem miejsca na postacie, więc stworzyłem sobie postaci na serwerach, które są podłączone pod ten serwer. Więc gram teraz na Scarcid Legion, który jest połączony z Defias Brotherhoodem. Czyli to jest jakbym grał na Defias Brotherhood normalnie, nie? Więc tak to jest, kurczę. Też muszę zrobić taką ten... Moi drodzy, robimy akcje sponsorowane, biorę akcje sponsorowane, jakieś kurde, nie wiem... Najgorsze, kurde, giereczki, jakieś takie... Gówieneczka i elo, lecimy, kurde. Witaj! Witaj, podróżniku! Hej! Fajny miecz. Czy nie uważasz, że to jest mega słabe, że biegniesz sobie na przykład... nie wiem, że to jest mega słabe, że biegniesz sobie przez Elim Forest, a tam jest niedźwiedź, kurde? Ten, jest jakieś kanciaste drzewo. A czy to jest to, co mówiłem, że klasyczny świat powinien też powoli też zostać zupgrade'owany. Jedną z pierwszych rzeczy, którą trzeba byłoby zrobić, jeśli chodzi o takie rzeczy, to jest skybox. God damn it, fix the fucking skybox. Idziesz, to już nawet nie tyle, co niedźwiedź i kanciaste drzewo, tylko kurwa, spójrz w dary... Kosmos!
zobacz kurde w niebo jak, i zobaczysz, że masz po prostu tam taki The Battlefront, gdzie to jest? A to tutaj kurde, Shade of Arugal, Arcymag Arugal. No, więc kurde, powinni zrobić coś z tą pogodą. Mr. Beast robił jeszcze fajny film, gdzie przez 10 godzin oglądał ten sam film na okrągło. Albo liczył do 100 tysięcy K na filmie. Naprawdę? No nieźle. To są dobre rzeczy, kurde. Generują kliki. Paid of coincidence. Czego się nie robi dla pieniędzy, no nie? Czego się nie robi dla pieniędzy? Albym coś zjadł, teraz chyba zjemy jakieś coś fajnego. Tak jak to jest w końcu z tymi DK-ami lore'owo, to oni nie powinni być niezależni albo w Forsaken? Czy oni są teoretycznie niezależni, chociaż teraz, o ile dobrze wiem z tej kampanii, oni teraz podlegają pod Lich Kinga, czy coś takiego? Tego najnowszego, chociaż teraz nie wiem, jakieś zabiły, nie śledziłem szczerze mówiąc tej sytuacji. Sasha. I was wondering when you'd showed up. Think you can give me a hand here? Dobra. This thing, this curse, that's affecting Silverbrook. Ten koleś. Your father was weak, Sasha. He didn't have the guts to do what he had been done. Co to za ziomek? They're going to pay for this. A to jest jakiś wilkołak ten ziomek, what the fuck? Trzyma go na muszce. To jest go pewnie od szczeli. Garż 2.0. Cześć, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Garż 2.0. Let's go. Oh shit, ja zapomniałem, że kurde gram tym. Gram magiem. Let's go. Boom. Czy myślisz, że Sylvanas będzie Garoszem V2? A czy powiem tak, jeśli chodzi o historię Warlords of... Boże, kurwa, widzicie Warlords of Draenor. Tfu! To wygląda w ten sposób, że... znaczy to już na przykład nawet sama ta pani Christy Golden mówiła, że dopóki Battle for Azeroth nie wyjdzie, dopóki nie otrzymamy pełnych informacji na temat tego, czy też sami nie doświadczymy tego, co się w tym Battle for Azeroth dzieje, to nie będziemy do końca wiedzieć, kto jest zły, a kto jest dobry. Jakby to powiedzieć, o Jezu. Ojej, co za donaty? Zjedz sobie coś, synku. Quicksen 89, dziękuję bardzo. No nie, no jak 50 zł mi wpłacił, to ja zaraz idę po łososia normalnie jakiegoś, kurde. Dziękuję bardzo za wspieranie. Holy shit, a dzisiaj mnie obrzuciliście donatami. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło, panie Quicksen. Dziękuję za wspieranie kanału, to jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. Teraz ja taki biedny, głodny, kurde. Po prostu nie chcę mi się pójść do lodówki. Zrobić kanapki z pasztetem czy coś. Dziękuję jeszcze raz, panie Quicksen. To 50 zł to bardzo dużo pieniędzy. To ja doceniam naprawdę z całego serduszka. Teraz tu już powiem, Boże, Nexus, ale jesteś cringe, jak ty takie rzeczy mówisz. Bo ja nie umiem mówić, kurde, takich ten. Ja nie umiem dziękować najwyraźniej. Ale co do tego Battle for Azeroth, wybacz, że tak troszeczkę, może nie, że oleję, ale nie chcę stracić wątku. To jest tak, że dopóki nie zagramy, to nie będziemy wiedzieć, kto jest dobry, kto jest zły. I to jest, to tak były takie różnego rodzaju teasy, że wiecie, macie... macie takie ten, czy na przykład Sylvanas spaliła, czy jesteś pewny, że Sylvanas spaliła Teldrassil? A czy na przykład działanie Anduina to nie jest po prostu jakieś takie, wiecie, po prostu taka młodzieńcza porywczość, która go poprowadziła? Więc no tutaj myślę, że będzie taki jakiś plot hole, którego dopiero odkryjemy za jakiś czas. To spalenie Teldrassilu to nie ma być takie spalenie Teldrassilu, gdzie horda po prostu leci i po prostu, wiecie, zabija elfiki i pali miasto, tylko coś jest tam takiego, co będzie dosyć sporym plot twistem, co poniekąd też sugeruje, że horda nie spaliła Teldrassilu tak do końca, albo to nie jest tak do końca jasne, jak powinno być, nie? Jakby taki przykład, który mógłbym podać, to, że powiedzmy starzy bogowie poprzez Teldrassil próbowali się gdzieś tam dostać, horda się o tym dowiedziała, spaliła Teldrassil, bo musieli działać szybko, no ale Alliance zobaczyło tylko, wiecie, jedną stronę medalu, że o, horda zaatakowała, zniszczyła ten i my teraz, i teraz na przykład Anduin porywczy po prostu poleciał pierwsze co przejąć ten Lordaeron, no nie? Więc ta historia może potoczyć się naprawdę w dwie strony. No i sam Blizzard właśnie nie może się doczekać tego, żeby jakby... żeby doświadczyć tego.
żeby gracze doświadczyli po prostu tej historii i sami ocenili to, co tak naprawdę się tam stało i czy Sylvanas lub Anduin zrobili dobrze. Jako Hordziak mówię, że Sylvanas jest mega wkurwiający, nie wiem czemu ją trzymają. Niech dadzą Kerna. No kurde, Kern to byłoby mega coś spoko. Holy shit! Holy shit! Ło, ziomek! Holy shit! World PvP! What the fuck? Koleś ma 60 poziom. Zabił mi konia! Zabił mi pierdolonego konia! Co za gbur. A ty nie chciałeś ten nakazanie level dobić? To już teraz nie działa. Andrzej, kurde, ja bym dawał syn... Czekaj, kurde, jakbym dawał synowi 3 złote na jedzenie, to chyba umarłbym z głodu, lul. Umarłbym mi z głodu, lul. Na szczęście Nexus jest bardzo... Czekaj, na szczęście Nexosiu masz bardzo dużo ojców, którzy dają ci na pokarm. O, moje tatkę. Moje wszystkie tatkę, dziękuję. Dziękuję bardzo, Andrzejku. Oj, 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 oj. Pup, wsiadamy. Go. Valeria, czy jak ją tam matka nazwała, nie żyje w końcu, bo Aleria żyje, więc Sylvanas zabije jakąś inną elfkę. A czy w ogóle to jest całkiem ciekawe, bo oni w ogóle fajną ten, znaczy ja nie wiem, czy chcielibyście takie odcinki, chociaż ja nie wiem, co wy ostatnio byście chcieli oglądać na YouTubie, nie wiem, ten YouTube tak mnie strasznie męczy. Kurde, już mnie męczy, wies mi. I powiem, ostatnio czytałem te takie dwie opowieści, które będą w kolekcjonerskiej edycji. Będzie kolekcjonerska edycja Battle for Azeroth i ona będzie zawierać książkę pełnoprawną, która to będzie taka książka z dwiema opowieściami, znaczy z dwoma opowiadaniami po stronie Alliance i po stronie Hordy i tam można było tego, właśnie mieć taki sneak peek ostatnio, chyba tam był taki blue post i był kawałek historii. No i tam jest właśnie coś o tej elfce, też tam wspominali, że ta elfka, która tam leży przy tym arcie na Teldrassil, to też coś tam jest, nie? Kiedy specjal na 100K? Tyle. Więcej nie pokażę. Więcej nie pokażę. Co się stanęło się? Offline Lucy 4.20. What the fuck, tam się już gry lokalnej nie ma? Ten poszedł, kurde. No, nieźle. O, i przyszła ty. Penelope! I was so worried. Lord Shadowsong, I was wrong about you. Thank goodness you're all right.
Nie pierdolę, zamienia się w druida i zaczynasz tego. Nawet nie widziałem, jak się żegnał, no właśnie nie. No właśnie nie widziałem, no najgorsze. Takie tam rzeczy, kurde, takie tam rzeczy. Pany, kurde! Kurwa! Tego questa nie wysolujesz? Jak to jest, jak którego questa nie wysoluję? Który quest jest? A co ja wziąłem? Hour of Warg. Nie, nie zrobię tego? Perkele, ale zobaczcie. Karazandare działa, z Cortisem robiłem normalnie party. Nie wiem tego. A, to działa, no to nieźle. To nieźle, będę musiał sobie go troszeczkę dobić. Będę musiał sobie dobić. Zacząłem wyżerać Blizzarda i zacząłem robić filmy z WoWa. Nie, to takie ten, taki mały, taka mała rzecz jest tylko. Zresztą zobaczycie sami niedługo. Tylko trzeba to dokończyć jeszcze. Jest trochę roboty, bo mówię, no jestem teraz zarąbany trochę. Czy teoretycznie... Z jednej strony mam teraz taki problem, że nie do końca mam czasu i na YouTube i na streamowanie. I to właśnie wygląda mi... O kurwa mać, ej rzeczywiście tutaj widzę, że to jest quest, którego chyba nie zrobię. I powiem wam, mam czas tylko na jedną rzecz teoretycznie. Więc teoretycznie powinienem albo określić się, albo jedno, albo drugie. I powiem wam tak, jakbym na przykład zrezygnował ze streamowania, to bym miał dużo czasu na przykład idealnie na YouTubie. O kurwa, dobra, chyba widzę, że tego nie zrobię. Rzeczywiście. Albo na przykład jakbym zrezygnował z YouTubów, no to wtedy bym miał czas na streamowanie tak w pełni. O kurde, ile tych mobów tu jest? Dobra, nie żyję. Za dużo spulowałem tego gówna tutaj dookoła. Oh my god! Chciałbym pozabijać tam te rzeczy. W ogóle to, że Nathanos wydaje rozkazy Bane'owi i Lothamerowi jest tak chillowe. Jak na razie to wygląda jak wojna Forsakenów z Alliance, a nie Horda vs Alliance. No tak trochę jest. Tak trochę jest. Tylko please, Nexus nie jebni tam reklamy czołgów. Znaczy nawet jeśli bym walnął tam reklamę czołgów, to co? To czemu nie? Czemu nie? Znaczy nie zamierzam, ale ten... A ten głos jest trochę trudny. W sumie co by ci się bardziej opłacało? Dużo filmów na YouTubie czy takie fest streamowanie? Chyba obie rzeczy mają swoje plusy i minusy. Obie rzeczy mają swoje plusy i minusy, ale jeżeli miałbym wybierać, no to zdecydowanie... YouTubowanie. Jakby YouTubowanie jest większe. Znaczy tutaj teraz, wiecie, streamowanie wygląda w ten sposób, problem jest ze streamowaniem taki, że nigdy nie wiesz, ile osób będzie ciebie oglądać, nie? Ja mam taki problem, że bardzo często, jeżeli mam dobrą pasę i rzeczywiście jest dużo osób na streamie, to później momentalnie mam jakieś parę dni przerwy, no i wtedy jakby ludzie się rozchodzą, tak? Trzeba być naprawdę regularnym w tym, co się robi, żeby streamować, no i też content musi być fajny. Akurat wydaje mi się teraz WoW jest w takim troszeczkę stanie agonalnym leciutko, ludzie też jakoś nie do końca chcą oglądać alfę, chociaż to tam też tak... Tam alfę tak sobie testuję na razie we własnym zakresie. Może niedługo odpalę sobie takiego streama, tak że po prostu będę siedział i siedział po prostu i sobie grał w alfę i będę miał w dupie wszystko. I to jest bardzo losowe, jakby ja nie jestem w stanie opanować Twitcha. Kompletnie nie jestem w stanie przewidzieć ile was tutaj będzie. Natomiast na YouTubie mam troszeczkę więcej spokoju, jakby ja wiem mniej więcej ile tam osób, do ilu osób trafi ten materiał i jakbym w opór robił fest YouTube, to bym z YouTube'u więcej miał zdecydowanie, nie? Mi się podoba ten moment z plagą, ciekawe jak to będzie wyglądać, bo gracz może nawalać plagą, ciekawe czy po drugiej stronie alaj będą gracze i będą mogli zabijać. Nie, bo to będzie osobne, jakby każdy widzi swoją tą rzecz, nie? Nathanos jest czempionem Sylvanas, czyli jest po Sylvanas najwyżej postawiony, nie? Teoretycznie tak. Widziałeś scenariusz Hordy i co powiedziała Lady Szmaciura do Sarufanga? Chyba jeszcze nie widziałem, tego nie robiłem. Skąd Gilneanie są Worgenami? Skąd ta klątwa? Skąd Gilneanie są Worgenami? Ta klątwa wzięła się, o ile dobrze pamiętam, był taki... Boże, bo to jest taka troszeczkę skomplikowana historia. Był taki arcymag Arugal, który właśnie za pomocą ten... Bo to jest... Ta klątwa jest pochodzenia druidycznego generalnie. Tam ludzie się po prostu zaczęli zamieniać w tych... Ci to byli pierwotnie chyba druidzi, którzy po prostu zamieniali się w to i poprzez ten Scepter of Elune
czyli tą kosę taką, można było ich kontrolować. Ten arcymagarugal właśnie się zaszył i studiował tą magię. On je chyba tam w ogóle też przyzwał czy coś takiego i po prostu zaczęły się panoszyć i ta klątwa zaczęła się roznosić. Chociaż nie do końca, cytujcie mnie przy tym, bo dawno czytałem tę historię, bardzo, bardzo dawno. Ale to już idę. Dobra, dobra, spoko, spoko, panie Grolko, no dobra. Trzymaj się, Grolkana, jojo. Dobra. Ja nie wiem, czy moi drodzy, nie będę się zbierał, wiecie? O Jezu.